Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy z powrotem w twierdzy Okrągłego Stołu. Głównie dlatego, że stwierdziłem, ponieważ jest to ciekawa mechanika, która może mnie uratować niejednokrotnie. Będziemy brać dzisiaj sobie właśnie takie bluźniercze ostrze, które jest brzydkie, ale no, przynajmniej weźmiemy. I spróbujemy, jak to się nazywa, spróbujemy sobie może dzisiaj właśnie nim powalczyć, trochę ogarnąć, jak ono działa i tak dalej. Jak na razie najlepszych statystyk to nie będę miał na to, ale no, zanim coś, co przybliżać na mieczyk. Pod spodem jest jakiś ładny złotowy mieczyk, ale cały jest pokryty tymi takimi jakimiś dziwnymi właśnie ni to mackin, to żyły. No niestety, brzydkie to jest, ale no, w związku z tym, że właśnie ma to te możliwości regeneracyjne, to stwierdziłem, że tak, weźmiemy i nawet ulepszę to od razu do plus 5. I żeby nie było, pomógł mi w decyzji z tym, no, jeden znajomy, w sumie ten najbliższy przyjaciel, zresztą pewnie będzie to widział, to będzie wiedział, że to o niego chodzi. Dzięki ci za to, że mi przekonałeś. Dzisiaj ulepszamy to bezpośrednio do plus 5, już nasz jakiś plus 5, plus 8, no tak. Zobaczymy, jak to będzie miało obrażenia, czy będzie to dobra broń, czy nie. Ale nawet jeśli nie będzie jakieś idealne, to i tak noszę to głównie z myślą o tym, żeby korzystać z tego na zwykłych wrogach. I podczas, wiecie, pojedynków, jakichś sytuacji różnych, tak dalej, po prostu korzystać z tego, by jak najmniej musieć butelek żreć i tym podobnych rzeczy. I tak, wiem, że mógłbym niby użyć tych, no, run i tak dalej, ale nie. Czy jakich run, tych odłamków, łuków runicznych. Chyba to było tak, tak się chyba nazywało, ale nie jestem pewien. Jednak nie zrobię tego, wolę mieć broń, która jest niezależna od Godrika i tym podobnych. No i teraz tak, żeby było jasne. Dla przyrównania założę wszystkie trzy moje miecze. I na razie bez żadnych właśnie wielkich modyfikacji co do jakichś bonusów. Chciałbym zobaczyć, ile który bije. I wiem, że tam nie będzie do końca, bo tu jest plus 7. Ale jak tak patrzę się tutaj, to proszę, wydaje się być podobny, jeśli chodzi o skuteczność. Ten może trochę lepszy czy coś, ciężko stwierdzić, ale zaraz to sobie powiedzą i proszę. Jedynka wygrywa z dwójką o 10. A z trójką najwięcej, ale ona jest tam o jeden mniej plus, więc tak. Może mieczyk będzie fajny, skuteczny, dam radę czy coś. Ja tam nie wiem. A póki co dziś twierdziłem, że zajmiemy się czymś, o czym zapomniałem bardzo długo. I czy mamy tam... Chyba nie mamy niczego tam. No cóż, to będę musiał sobie przypomnieć, gdzie to było. Jak się tam dostać. Ale ogólnie idziemy do kanałów, tak. Kanały, wodociągi, jak zwał, tak zwał. I teraz jeszcze jak tu jesteśmy, mów sobie mieczyka. Dosyć standardowy. Okej, okay, tak, standardowy. Dora ręczny, jakże tak nazwę. Jest to coś dobrego, no nie wiem. Czy jest to coś złego? Zdecydowanie nie. No, po prostu jest. I no. Zobaczmy, jak będzie się sprawdzać. O, ciekawe. Nie mogę zmienić cela. Okej. Okay. Dostaliśmy obrażenia. Zobaczymy zaraz, ile to przywróci tak naprawdę życia. Okej. Okay. Nie jest to może idealna ilość, ale nadal widzicie, to co jest ładne, jak tak to dobijamy. I tak. No, chyba jesteśmy w całkowicie złym miejscu, jeśli bym chciał naprawdę pójść. Jak to się nazywa? Tam właśnie do tych ścieków. Ale jestem z wami szczery, jak szczerze mówiłem, nie pamiętam totalnie, gdzie to było, więc no. A teraz pies. Jeden cios i trochę HP-ków odnowione, no piękne. Połączone z efektem pasywnej regeneracji, który mamy, no to jest to. Zdecydowanie, to jest co. Tam chyba jest jakaś przepaść i... No, to nie to miejsce. W
Więc chyba będę musiał trochę poszukać tego wszystkiego, żeby stwierdzić gdzie i jak. A póki co... W sumie... Czy jest sens robić cięcie? Powiedziałbym, że nie, ale z drugiej strony nie chciałbym znowu mieć odcinka przebieganego, gdzie szukam miejsca, nic więcej, więc... Ja spotkam się, jak znajdę to wszystko. No i pobawię się trochę nowym, brzydkim mieczem. No cóż, ja... Powiem szczerze, nie znalazłem. Dlatego też stwierdziłem, że pójdę od początku miejsca, które pamiętam, że było... Przynajmniej dla mnie kojarzone z tymi kanałami i tak dalej. No i jesteśmy tutaj znowu. Gdzie dalej, to już nie bardzo pamiętam. Więc no, będziemy musieli trochę łazić i szukać. I jeszcze w sumie taka jedna szybka sprawa. Wymieniłem sobie regenerację, tą pasywną, na udźwig. I są te rzeczy, których nie ruszałem, więc w tej stronie mi nie musiał nie być. To ciekawe. No ale tak, wymieniłem właśnie pasywną regenerację, tą powolną, na dodatkowy udźwig, po to, żeby móc... korzystać z dwóch mieczy naraz, bo w sumie właśnie skoro mamy dwa wielkie miecze, to mogę się pobawić trochę w Dual Wield, Power Stance, jak zwał, tak zwał. A póki co Kaptur Grzesznika. Czy on coś zwiększa fajnie? Nie. Niestety nie. Więc no, ładnie może wyglądać, ale póki co nie biorę tego. No i cóż, jeszcze co mogę tak dodatkowo powiedzieć. Sprawdziłem sobie moc specjalną tego mieczyka. Tego właśnie... ...tejszego i... Fajna. Powiem fajna, mocno leczy jak się jest rannym. Coś dodatkowo mogę powiedzieć, w sumie... Przyzwoity naprawdę zasięg, więc... Nie ma do czego się przyczepić tak do końca. I nawet teraz może zobaczycie. No, widzicie. Piękny zasięg. Oczywiście trochę to żre tej, jak to się nazywa, energii, many, jak zwał, tak zwał. Nie będę zaprzeczał, ale... To, że trochę tego żre, to jest nic... kątem tego, jak łatwo można tym eliminować jakichś tam oponentów. No i najważniejsze, regeneracja. Nie powiedziałbym, że tego mi było trzeba cały czas, ale tak, ta regeneracja zdecydowanie no, ułatwia życie, jak widzicie, dopóki nie walczę z czymś zgoła niebezpiecznym tak bezpośrednio, że muszę właśnie uważać na każdy swój krok, bo inaczej będę dead. Tylko walczę z jakimiś takimi falami przeciwników, że tak to roboczo nazwę oczywiście, to mogę spokojnie na mieczu polegać, żeby mnie wyleczył tym samym. Spokojnie mogę butelki właśnie oszczędzać na bossów, jakieś inne trudniejsze wyzwania. Gdzie mi to wyciągło? A, tutaj. Dobra, dobra, już pamiętam. Odczapowało mi się w mózgu. Już wiem, co dalej. I jestem z tego nawet częściowo zadowolony, że pamiętam. Gorzej tylko, że nie wiem, czy znajdę to, czego szukam. A, ogólnie mówiąc... A, czy tam mówiąc tutaj tylko, ogólnie, co raczej dokładniej mówiąc, szukam tutaj studni. Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie w studni było chyba dalsze przejście. Bo jej nie widzę pewnie przez moją ślepotę. Tylko przez ślepotę, a przez to też, że ona była gdzie indziej. Teraz totalnie mylę miejsca. Ale jak tutaj teraz naprawdę wylazłem, to mi się to skojarzyło, że studnia faktycznie, tak. Że to gdzieś jakoś tędy. Okej, teraz tu jestem i co? Jest to miejsce, z którego przychodziłem oryginalnie? Nie, dobrze, to nie jest to miejsce. Więc może gdzieś tutaj naprawdę znajdę to, czego szukam. Dobra, widzę studnię. No i co jeszcze mogę dodać w sumie? Jak się tak bawię tymi dwoma mieczami naraz, no to obrażenie przyzwoite, moveset nie najgorszy. Ale żeby tak połazić chociaż chwilkę. I tak, są te kraty. I tak, to jest to. To jest to miejsce, w którym skończyliśmy ostatnio. Dalej schodziłem, już nie pamiętam. Wiem tylko, że to jest to miejsce. Teraz będzie zmiana nazwy. Nie pamiętam na jaką, ale wiem, że będzie. Tego prawie pewien. I jak tylko zobaczę zmianę nazwy, to będę miał pewność i potwierdzenie, że to to. Uwaga... Nie ma?
O, to może jednak nie tutaj. I przy okazji dosyć tu ciemno, więc chyba będę musiał zrezygnować z zabawy w dwa miecze na rzecz pochodni. Niestety. No chyba. Nie chcę, żebyście tutaj prawie nic nie widzieli, więc tak. Jakkolwiek fajnie skorzystać z dwóch naraz, bo to jest potężne, tak. Bierzemy pochodnię odganiającą bestię. I to wymieniamy znowu na sobie, co było właśnie na regeneracyjkę. Przez co nawet jak nie będę atakował, powiedzmy, potworów, to i tak będę się trochę leczył. No ale widać różnicę w skuteczności. Dwa ostrza, jedno. Stek. A, dobrze, tutaj. Tutaj, dobrze, podziemia porzuconych. Jesteśmy. Jesteśmy, hura. Tylko... By tam się dostać, to trzeba by było wskoczyć przez jakieś kratkę ściekową? Chyba. A, możliwe. Ciężko mi tak teraz to określić w pełni. Ale tak, nie może nie określajmy, nie skupiajmy się na takich rzeczach. Zamiast tego spróbujmy sobie poradzić z tym, co tutaj na nas rzuci świat. I widzę tu przeciwników, tych samych, których widziałem tam przy, że tak roboczą nazwę, przejściu pobocznym na płaskowyż. Jakoś okropnie wielce nie biją, ale są wytrzymali. Co trochę komplikuje sprawę, ale nie jakoś wielce, bardzo. Przeżyjemy. I tak, regeneracyjka ładna nadal. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Po prostu tak się możemy leczyć, że nie trzeba się przejmować butelkami czerwonymi. Gorzej z niebieskimi, co by nie mówić. Bo jednak niebieskich mam mało, a będą potrzebne. Tak, nie można otworzyć z tej strony, pula przyzwania. I tak dalej, ale tutaj jeszcze jest miejsce łaski. To zanim coś nawet... Po prostu usiądziemy tutaj. Odnowimy sobie pasek energii, bo w sumie tylko tyle jest do odnowienia. I no, możemy ruszyć dalej. Dać tutaj tam jedną drabinkę, tak. To mi po jednej drabince. Jak powiedzmy. Ja tutaj muszę znaleźć przejście. W sumie gdzie i do czego to nie wiem. Słyszałem tylko, że gdzieś pod Leyndell, jeśli nie mylę, są te trzy palce całe. Które wydawały się być tym złym, ale po ostatniej rozmowie z. A jak to się nazywa, no? Nie pamiętam nawet, jak on się nazywał. No i super, śmierć. Śmierć. Ja ogólnie jest tak z tym kimś, kto przejął ciało Jury. Wydaje mi się, że to może być jednak ta dobra opcja. Z perspektywy wszystkiego, bo jak będę musiał poświęcić kogoś, żeby... jak to się nazywa? Spalić to ciernie. A poświęcić siebie, to już wolę poświęcić siebie. Nie będę musiał nikomu podbierać życia, ani nic. Dalej więc... Jakkolwiek może to być opcja... Na pozór negatywna, tak... I tak chcę zaryzykować z tym. Naprawdę, bo czuję, że to może być to dobre. Okej. Okej. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo jednak... Ciężko ich wytrącić z równowagi. Ja się... Może nie aż tak strasznie ciężko, bo jak widać ataki mieczem są w stanie to zrobić. Ale no i tak trzeba być uważnym, ostrożnym. I dobra, nie widzę tutaj żadnego więcej wroga, więc pokażę wam teraz, jakie piękne jest leczenie, jak się atakuje tym. Jak widać, dużo skuteczniejsze, więc no. Oj, zapomniałem, że przeciwko tym z mieczami ciężej się walczy. Całe szczęście mamy jeszcze to. Musimy się trochę podleczyć. Albo chociaż poranić tego dziada. Może tylko, że pewnie tak zaraz padnę. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Daliśmy radę. Gorzej, że w sumie kosztem tych, jak to się nazywa, użyć tego specjalnego ataku.
Oznacza to, że muszę łyknąć teraz niebieską butelkę. Czy tego chcę, czy nie? Ale dobrze, że przynajmniej sobie jakkolwiek poradziliśmy. I o, tu jest jakiś spadek tam niżej. Oraz kolejna brama, która jest zamknięta. Teraz, czy powinienem iść tędy, czy drabinką? Powiedzmy, że jak już się tutaj biłem z tym wszystkim, żeby później trzeba było tutaj powracać kolejny raz, to pójdziemy właśnie tędy. I zaraz padniemy od szczurków, oczywiście. A jakby inaczej. Albo, i wyjątkowo nawet nie. Chroniące pigułki, złoty run 1. Nic wyjątkowego. Właśnie nie sprawdziłem jeszcze jednej rzeczy. Dobra, czyli działa też na szczury ta pochodnia. Czyli jeśli bym był ostrożniejszy, spokojniejszy, to z tą pochodnią mógłbym się w ogóle nie przejmować szczurami. I psami też, w sumie. Dobra, tu jest jakaś rura. Ale zanim pójdziemy do rury, wolę zobaczyć, co jest tutaj. O cholera. Mamy kwiatka. Jednego z tych takich zatruchtych kwiatków, co to... Miałem mnóstwo życia. I mówiąc szczerze, chyba nie chciałbym z nim walczyć, więc... Tak. Po prostu przebiegnijmy. Zobaczymy, dokąd to prowadzi wszystko. Zanim będziemy coś dalej tutaj robić, i tak wiem, że jest ciemno. Głównie dlatego, że zapomniałem rozpalić tą lampkę przypasową. A nie była rozpalona? Nie, nie była. Teraz zobaczymy. No, faktycznie nie była. I dobra, dobra. Łuk runiczny. Zanim pójdę kawałek dalej, to jednak jeszcze pastylki usuwające zatrucie. I dobrze, co my tu mamy? Halo? Nie, myślałem, że już będzie jakieś sekretne przejście, a jednak tylko hitbox ściany się zbugował. Przez chwilę. Dobrze, dobrze, że zauważyłem tą rąsię, zanim ona mnie zauważyła. Ostatniej chwili, co prawda, ale no, nadal. Okej, okay, rączka pokonana. A, jeszcze mała rączka, która mnie mogła z łatwością dobić. Co jest ciekawe. Zagubione popioły, ponury kamień 7. Fajnie, możemy farmić kamyki. Nawet 7 tym razem. A jak już się zapewne nauczyliście, rączki mają konkretny kamień, który oddają. Nie zmienia się. Więc nieważne co i jak, zamknięte, super. Ale czekaj, gdzie zamknięta tam? A, nawet nie wiem, co tam jest. No ale wracając, jak zapewne wiecie, właśnie jeśli rączki mają jeden konkretny kamyk, to znaczy, że tutaj po 7 będę przychodził. Dopóki nie będę miał... Czy o ile, raczej powinienem powiedzieć, nie będę miał opcji kupowania kamyków 7. Chociaż... Oczywiście... Nie wiem, jak to będzie, ciężko mi stwierdzić, nie chcę tutaj mówić będę, nie będę. Bo jeśli mam być szczery z wami i sobą, to totalnie nie wiem. Wiem tylko, że jest jakiś sposób na posiadanie nieskończonej ilości tych kamieni i teraz, kiedy zobaczyłem te rąsie tutaj z 7, to jestem prawie pewien, że to był ten wielki sposób u ślimaki. Dobra. Dobra, muszę jak najwięcej ich wyeliminować. Wiem, że niby nic z tego nie ma, ale... No. Leczenie. A jak zapewne rozumiecie, leczenie jest dla mnie bardzo ważne. Bo w ten sposób oszczędzamy na butelkach. I muszę przyznać, mieczyk też sam się sprawuje nie najgorzej. Nie powiem najlepiej, nie powiem, preferuję go od innej broni czy coś, bo to byłoby kłamstwo, ale sprawuje się przyzwoicie. Okej. Dobra, jeszcze tylko tego ślimaka przydałoby się usunąć, lepiej nie wpadając do dziury. Zresztą co ja się tak męczę, usuniemy go w ten sposób. No, jako że miecz trzymałem, to nadal mam regenerację zapewnioną. Super. I tak, widziałem tam ten spadek, odłamki szkła. O nie, ten ślimak będzie we mnie pluł. O nie. Jest nawet wytrzymalszy też od pozostałych. No ale tak, zanim będziemy gdzieś spadać... Coś co... Chciałbym zwiedzić główną rurę. No nie wydaje się być jakieś szczególnie trudne. Po prostu, że skakanie jest tutaj, powiedzmy sobie... Prawdziwie, szczerze. Między nami no dużo lepszy niż miało to miejsce w innych grach od From Software, w których to takie skoki były zabójcze.
Jednokrotnie. Okej, dobrze. Pająk, jaki pająk? Ślimak. Ślimak pokonany, tak. Tak. Kolejny pokonany. I kolejny. I kolejny, no. Dużo za to się naprawdę nie dostaje, ale nadal będę mówił, że się opłaca. Bo leczenie, no, samo za nic nie przychodzi. I teraz schodzimy niżej już. Nadal jednak w głównej rurze. Okej. Ten się wściekł jakoś. I wystrzelił pociski. Super. A tak w ogóle czy jego toporek płonie takim czarno-złotym ogniem i jeszcze... A, jeszcze kolegę przyprowadziłeś. Super po prostu. Super po prostu. Jak ty przyprowadzasz kolegę, to ja muszę użyć tego. Czy tego chcę, czy nie. Okej, i... Dobra, trafiony. I jeszcze raz. Ale może tak najlepiej, żeby... Żeby to jeszcze, mnie przerwało. Okej. Okej, tu będzie trochę gorzej, bo zaraz chyba był spadek jakiś. Tak, 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 tak. Chociaż utknęli tam. Dobra, wykorzystamy teren przeciwko nim. I teraz muszę przyznać, w takich sytuacjach podoba mi się ten miecz jeszcze, można powiedzieć, wręcz podwójnie. Względem tego, co oferują inne bronie. Osobiście po prostu, jeśli mam być totalnie bez żadnych owień, będąc coś szczery i prawdziwy, co do swoich przemyśleń, to ta moc jest za mocna. Jest super po prostu zasięgowa. Bije dużo. Jeszcze leczy. To jest za mocne. I jesteśmy teraz... Chciałem powiedzieć, że z powrotem. Ale nie jesteśmy z powrotem, tylko... za tą bramą. Okej. Okej. Już też gdzieś chrzonoszcza, chrabonoszcza. Ale zanim chrzonoszcza, chrabonoszcza, tutaj mamy... przeciwnika do pokonania. Nawet wezmę w dwie łapy, żeby... delikatnie szybciej sobie z tym radzić. O, i teraz tak, jedyny mój cel... to nie umrzyj. No i nie udało się, bo oczywiście zapomniałem, że ta pochodnia ma głupi atak zamiast być bez niczego. Aj, no niestety. Było... Dobra. Jakoś tutaj powrócę, bo mniej więcej pamiętam trasę. Tylko zanim to wszystko, to muszę naprawdę odmienić najważniejszą rzecz. Przenieść ze zwykłej pochodni na tą pochodnię brak umiejętności. No, teraz będzie już dużo bezpieczniej, łatwiej i tak ogólnie lepiej. To ten, widzimy się za chwilę, jak już tam powrócę. No dobra, powróciliśmy. W sumie powróciłem, jestem znowu tutaj. I tak, może was zastanowić, czemu znowu mam dwa miecze, skoro mówiłem, że nie chcę ich, bo tu jest ciemno. Ogólnie stwierdziłem, że lepiej je wyciągnąć przeciwko niemu. Aż takiego dużego obszaru tutaj nie ma, a... zdecydowanie przyspieszy to walkę, jak będę mógł dwoma ostrzami właśnie uderzać. Jak widzicie, ich obrażenia są łącznie dużo większe niż cokolwiek innego, więc to jest potężne. I przy okazji nagrodą za to był Kamień Kowalski 7. Powiem szczerze, mierna ta nagroda. Ale co będę narzekał? Mamy przynajmniej bramę, która prowadzi gdzieś dalej i teoretycznie może pozwolić coś odkryć. Jednak zanim tam, to jeszcze chcę sprawdzić, czy może tutaj da się to otworzyć jakoś. I... wow, nawet odpowiedź brzmi tak. Mamy skrót. Mamy skrót. Szkoda, że wcześniej tego nie otworzyłem, ale no, mamy skrót. Co prawda za tymi wszystkimi dziadami... jak widzicie, tym razem ich nie ubiłem. Ale no, mamy skrót, więc jej, czy coś. Ciężko mi powiedzieć. No i dobra. Dobra, idziemy. Z niej gorzej, bo słyszę chrząszcza, chrobonszcza dziada. Więc no. Po prostu musimy być ostrożni, bo zaraz on może się gdzieś pojawić. Po
próbować uciec. A póki co, no, schodzimy i... dalej nie pójdziemy. Trochę to... dziwne. No ale dobra. Jak nie chcecie nas dalej puścić, to nie puszczajcie. Ja jakoś to przeżyję, chyba że tu... tutaj, o, dobra, sprytnie, sprytnie. I mamy chrobąszcza. Dobra, chrobąszcz, dawaj mi skarb. Kamień szóstka ponury. Mam tego dużo, ale i tak dzięki. Może się przyda. Już teraz taki smord, że to wykryłem. Też nie ukrywajmy, to wszystko zasługa chrobąszcza, który swoim dzwonieniem mi zasugerował, że tutaj coś może jeszcze być. I tak, rozgrzewający kamień, więcej tych takich trubków, których będę bił głównie dla runów. No i z drugiej strony też dla nadziei, że może mi wypadnie coś wyjątkowo. Co, jak to się nazywa? Odnowi mi tą jedną butelkę niebieską, którą musiałem użyć. Dobra, musiałem to złe określenie, której użyłem. Nie ukrywajmy, no nawet bez tego pewnie bym jakoś sobie poradził. Ale w tym miejscu, gdzie ostatnio walczyłem z tą dwójką, to tym razem też stwierdziłem, że nie chcę mi się po prostu męczyć, więc... polazłem trochę na łatwiznę i no, użyłem moich możliwości dwóch ostrzy do pozbycia się ich czym prędzej. A teraz tak, chroniące pigułki i rura. Wracamy do rury, czy idziemy... a... jest duży kwiat. Nie lubię dużych kwiatów, więc póki co rura. Może znajdziemy sobie jakichś takich miłych przeciwników, jak ślimaki czy coś. No może, może. A, super, jeszcze ich tutaj brakowało. Ale w sumie można było się spodziewać, patrząc na pierwsze Dark Soulsy. Ten pierwszy Dark Souls, tak mówiąc prawidłowiej. No ale tak, właśnie tam, można powieddzieć, dla przeciętnego gracza chyba pierwszym spotkaniem z takimi dziadami było właśnie... był właśnie... kanały, konkretnie lokacja nazywa się Głębiny, ale no, kanały. Więc to, że tutaj tym razem też są w takich miejscach, to... po pierwsze miły ukłon w stronę tych, którzy to wiedzą. A po drugie, no... w sumie nic wielkiego. Po prostu... no po prostu. Po prostu sam. To jest też takim ciekawą ciągłością. I taką, no właśnie, ciągłością pomiędzy seriami i światami, bo oficjalnie nie jest nigdzie potwierdzone, czy Elden Ring jest w tym samym uniwersum łamane na świecie, co Dark Souls, czy nie, więc no. Pomiędzy takie, powiedzmy, aspekciki, jak to, że są podobne bestie, jak bazyliszki. Tam w domniemaniu bazyliszki, bo polsko nie powtarzam. Ja nie znam bezpośrednio ich prawdziwej nazwy. I lalka omenu. Okej, zaraz zobaczymy, co to jest. Tylko, no, dajcie chwilkę, żebym to pozbierał. I lalka omenu. Akurat wydaje mi się, że będę wiedział. Bo kojarzy mi się to trochę z... tak, no dokładnie. Tutaj dostaliście opis, nie będę jednak tego czytał. I ogólnie jest to chyba to samo, co można było zrobić i nadal możemy z... powiedzmy z tego nagrody za pokonanie... nie pamiętam imię... Morgotha? O. No, chyba tak, chyba Morgoth się nazywał ten tutaj. O. Kolejne jakieś wielkie labirynty rurociągowe. Nie wiem, czy chcę tego. Ale zanim coś do drzwi, podejrzewam, że otworzymy te, które były tam naprzeciw miejsca łaski. Dokładnie, jeszcze większy skrót. Super. Jestem usatysfakcjonowany tym wszystkim. I jednak również też mówię bezpośrednio, pas, nie idziemy chodzić po tych rurach póki co. Zawrócić chociaż? Nie, chcę mi się zawracać, dobra. Mówiłem, że nie chcę chodzić po rurach, ale bardziej naprawdę nie chcę mi się zawracać, więc... po prostu... po prostu... no. Bądźmy ostrożni, żeby tutaj nie poginąć za szybko.
prosto. I z naszymi dwoma mieczami, jednym świętym, drugim przeklętym, tak poniekąd, jednym po prostu symbolizującym złoty porządek. Powiedzmy dziełem Rykarda, bluźniercy i heretyka. Dominujmy nad tymi przeciwnikami, walczmy i zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. Tam jeśli spadnę, jest łatwy powrót, dobrze. A jeśli jest łatwy powrót, to się tym razie nie będę przejmował. Chociaż mogę łatwo zginąć, to i tak jakoś sobie poradzimy. Tak długo jak mam ten mieczek, to zawsze chociaż te odrobinki życia będą do mnie wracać. Niebezpiecznie, mocno słyszę chrząszcza, chrobonszcza. Co może przekuć się na to, że tak zaraz by tego szukał, przez co zginę w głupi sposób. I dobra, żeby było jasne, zarzucę jeszcze żywotność bestii, żeby na pewno tutaj nie paść. Oraz nawet łyknę butelkę. I tak już mocno moje zużycie zostało zredukowane, więc tak. Raz na jakiś czas wypić tam butelkę, to nie jest grzechem. I dobra. Tutaj jest najgłośniej. Co może sugerować? Trochę niżej jest. Ja tam pode mną dosłownie. Zanim to muszę jeszcze sprawdzić to miejsce. I ewentualnie jakieś takie połączenia z tym wszystkim. Zanim po prostu będziemy mogli bezpiecznie spadać. Wtedy da się bezpiecznie tutaj spadać i ile ich tu jeszcze będzie? No, słucham, ile jeszcze? Ile was jeszcze tu będzie? No. Gdyby nie ten miecz, nie miałbym ani butelek teraz, ani życia. Po prostu... Jeszcze wspaniale się jest to, że udało się komuś mnie przekonać do tego, żebym go stworzył. Mimo tego, że początkowo byłem na niebo, chciałem zachować tradycję, że żadnej z tych pozostałości po bossach nie używam i... Teraz już taki skok. Czy da się go wykonać? Zaryzykujemy i... Dobra, udało się. Udało się. Zamarzający smar. Okej. Okay. Super. Albo nie super, zależy jak na co patrzeć. Dla mnie to jednak teraz bez różnicy. Bo i tak smarów nie mogę użyć. No i po drabince gdzieś... Okej, okay, to ciekawe. Już wiem, dokąd prowadziła ta druga drabinka, o której w sumie trochę zapomniałem. A. Dobra, czyli to miejsce, które odkryłem, to w sumie żaden skrót. Prawda. Nie zmienia to faktu, że i tak dobrze, że to odnalazłem. Lepiej wiedzieć o istnieniu takich miejsc i je wszystkie pozwiedzać, niż nie zwiedzać i nie wiedzieć. Teraz jeszcze jedna kwestia, czy tam byłem? Ja się tutaj byłem na pewno, ale czy tam zaglądałem bardziej w przejściu, bo chyba tu jest jakieś coś dalej. Prawie powiem, że nie. Że tutaj mnie nie byłem. I wiem, dokąd to też prowadzi. Znowu. Kolejny pseudoskrót, jeśli się nie mylę. Teraz się przekonamy, tak, kolejny pseudoskrót, jej. Uwielbiam prostą pudełkową strukturę świata. I mamy tutaj do pokonania jednego wroga. Typu oczywistego. Ale ciekawa sprawa, niektórzy są tak jakby cali porośnięci tymi rogami, inni nie. Nie wiem, czy to gdzieś wytłumaczone, czemu tak jest, czy nie. Pewnie jest, tylko ja już nie pamiętam. Ale no. Check jest. I dobra, pokonany. Tutaj jest coś ciekawego. Chyba nie. Posąg tylko. I dobra. Skoro mamy tutaj kolejnego skróta. I tak dalej, to moglibyśmy niby wrócić do miejsca łaski, usiąść, odpocząć. Ale ja mówię nie odpoczynkowi, gdyż nie chcę znowu tych wszystkich kamiennych gnomów, czy co to jest, odnawiać. O nie. Nie. Nie.
Jajuśku, nie, nie, nie. Błagam, wszystko tylko nie te pomaro krewetki. Nienawidzę tych bestii, nie umiem z nim walczyć i tak dalej, więc nawet nie będę się oszczędzał. Butelka jedna, butelka druga. I no, chciałbym wyzbierać wszystko, co tu jest. Takowo, że jestem skłonny odpuścić nawet zbierania czegokolwiek, jeśli tu mają być te krewety. A niestety widać, że są. Więc tak. Muszę być naprawdę ostrożny, żeby może jakoś je pokonać. Aż kogo ja szukuję. Nie umiem totalnie z nimi walczyć. Jak też, co się dowiedziałem, chyba większość społeczności. Elden Ringa. To mi tak sugeruje, powiedzmy jeden dosyć znany satyryk o tematyce różnorakiej, który robi bardzo kajdany Moga? Moga? Ha. Znaleźliśmy za to kolejnego żuczka i... Ale co to za cheaty, że przez rurę mnie szczypiecie? No, przepraszam bardzo, no. Wytłumaczcie się, krewety. Dobra, 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 ostrożnie, może się uda przeżyć. Uniknąć tego wszystkiego. Okej. Pi. Dobrze. Nawet nie myślę, wiecie, teraz o regeneracji. O oszczędzaniu butelek czy czymś. Nie, nie. Ja nie myślę niczym takim. Ja chcę tutaj tylko przeżyć. W miejscu panowanym przez te głupie krewety. No i w ogóle nie wiem, czy jest stąd jakieś wyjście. Ja bym, że nawet się nie zapowiada. Więc no. O ile tej rzeczywistości czegoś nie przegapiłem, to chyba... Żebym mógł jakkolwiek stąd wyjść bez umierania, muszę pozbyć się krewetów. Najlepszy oczywiście sposób na pozbycie się krewetów to użycie krewety do pokonania drugiej krewety. Tam homarów, czy cokolwiek to jest. Całe szczęście... Krewety, homary, czy co to jest, właśnie ma friendly fire na swoich atakach. Podobnie jak... Większość takich... Masywniejszych bestii. Dobra. Pokonane. Na farcie i nie ukrywajmy z pomocą jednej i drugiej do pozbycia się siebie nawzajem. Ale daliśmy radę, dobra. To teraz na spokojnie mogę przeszukać to miejsce. Pijąc przy okazji butelkę, bo nie mam zamiaru. A potem się wkurzyć, że tutaj gdzieś kolejna wyskoczyła, ja nie byłem gotowy i faktycznie było jakieś przejście. Dobrze, że zdecydowałem się tutaj wrócić i je pokonać. Katakumby? Tak, to są jakieś katakumby. Sekco, ale będąc totalnie w takich ściekach, nie spodziewałem się spotkać nagle katakumb. Niemniej jednak, no... Miła odmiana. Bierzemy dwa mieczyki i zwiedzajmy. No też widziałem windę, ale zanim windę, to chcę właśnie zobaczyć same w sobie katakumby. Tutaj wiadomo, mechanizm. Idźmy. Okay. Czyli tutaj tematyką będą ci tacy zombiakowie. Będą pluć w nas i... Nie wiem, czy mylę fakty, czy będą tutaj wiecznie powstawać. Ale nawet jeśli mylę fakty, to... Okej. Okay. Ważne, że przynajmniej wiemy, z czym się mierzymy. Nadal... Ostrożnym... się nie wkurzać. I tak wiem, że na plecach mam jednego. A jak już wiemy, oni lubią robić się swoje nieudolne szarże, żeby potem się przytulać i wgryzać i kraść domany coś innego. Więc no, trzeba być przy nim, szczególnie przy nich ostrożnym. Okej, okay. Upiorna konwalia 6. Nie wiem, czy jest potrzebna, czy nie. Powiedziałbym, że nie. To wszystkie te kwestie, jeśli chodzi o tych duchy
ich ulepszenia i tym podobne, to to jest kwestia tylko i wyłącznie tego. Chcę je ulepszyć dla samego ulepszenia. Jeśli ma być, no, realistą. I tak wszyscy wiedzą, z czego ja będę korzystał, jeśli będę musiał wzywać cokolwiek, więc tak. Tak, szybko kuszę. Kusze są bardzo nisko. Okej, okay, co na przyszłość będę od dołu ich szukał. Nie strzał, tylko bełty. I pora to poprawić. Okej. Okay. Dwie łapy. Strzelamy i czy udało się posąga obniżyć, czy nie? Tak, udało się. Super. Więc można teraz spokojnie pójść i jestem przeciążony przez zwykłą kuszę. Nie wierzę. Tak, to potrafię tylko ja. Dobra. Okej, jest wyżej przejście przy zastosowaniu tego posągu. Więc jest trik, który sam kiedyś odkryłem, nie pamiętam, czy kiedykolwiek był potrzebny. Ale no, zanim pójdziemy tam, to jednak chcę zobaczyć tę sekwencję. Bywa. A proszę. I nawet oni są. Nawet tutaj są oni. Okej, okay. Powinien być ostrożniejszy trochę. I to muszę przyznać, było dziwne. Nieważne ile go atakowałem, on nadal był w pełni ten, jak to się nazywa? W pełni sprawny. Nie przełamywałem mu atakowań niczego. Trochę to smutne. Ale cóż. A, teraz sobie zobaczyłem, że dyska, że mam 41 minut, więc... Chyba potem moje runy to już powrócimy w kolejnym epizodzie, a póki co to tyle. I no. Ja powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z mieczyka. Może nie aż tak bardzo, jeśli chodzi o kanały. Spodziewałem się, że będą przyjemniejsze. Ale tak, sam krypto i tak dalej, kolejny epizod, a póki co tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.